O nie. O tak. O jajuśku. Let's go, my friends. Dzisiaj myślę, że będą jakieś lepsze. Lepszy skok wydajnościowy niż poprzednich VOD. Czyż w poprzednich streamach online. Bo uwaga, 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 lecimy z streamem offline. VOD, które nie pojawiło się na streamyczku, nie było live. Także, moi drodzy, mamy oto przed sobą eksplorację. Znowu będziemy łazić w mapie, odkrywać wszystkie znaczniki, 100% zrobimy i kurde, będzie dobrze. No. Ja zrobię to. Zobaczycie. 100%. Ale jaki? I will go to the Sarajina camp to learn if there is any truth to this letter. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Jak to wygląda? Nie ma różnicy wydajności. Jest tak samo jak jest offline. No może dwie klatki więcej, a tak to rybka. Dosłownie rybka. Dobra, tak to wygląda. Wypadałoby... W sumie na razie nic nie wypadałoby. Tutaj potrzebuję jeden punkt zdolności. I tu mam calusieńką mapkę do ogarnięcia. Dobrze, więc... O kurde, jest tego. Jest tu gdzieś... Tak, tu jest kowal. Dobra, skoczę jeszcze do kowala na sekundkę i poszukuję rzeczy mi nieprzydatne. Chyba, że to zrobiłem ostatnio. Nie pamiętam zresztą. Never mind. Tak sobie teraz myślę, że zrobię tutaj masę tych przeklętych aktywność pobocznych, żeby to zasadniczo wszystko ogarnąć już teraz. I na następnym stłumyczku online skończysz już grę. To znaczy, że kolejny stłumyczek z Assassina, taki online, byłby... Bóg jeden wie kiedy. Bo patrzcie, patrzcie, kurde, jaka te mapy jest dłużej. Jakie to wszystko jest duże, tak. Chcę ogarnąć to, to i to. Te trzy tereny chcę ogarnąć. Jeśli nie na tym VOD, to na kolejnym. Myślę, że jedno VOD nagram od razu po drugim, w tym samym momencie. Rozdzielę po prostu na... po półtorej godzinki. A tak? To jeszcze ile mam tych terenów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Jeśli nie policzę, także 18 terenów gnem, a mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15 terenów. No to już połowę mam teoretycznie. Też tu jest dużo tych pustyń, więc nie będzie, myślę, dużo do ogarniania tutaj. Także na razie muszę się ogarnąć jeszcze oazę Fayum. Dobra, to robię tak. Taką okrężną drogą sobie przejdę. Zresztą widzę, że jest jakiś statek, który sobie pływa. Spróbuję go złapać jeszcze tu, na tym terenie, na oazie. Jak to wyjdzie? Nie mam pojęcia. W ogóle zadanie główne wymaga ode mnie jaki poziom? 31, mam 30. No to tak, czy tego chcę, czy nie, no... Muszę się tym zająć. A poza tym... Co poza tym? Poza tym, z tego co kojarzę, to maksymalny level z podstawki... Z pominięciem... Z pominięciem... O, senu mi się zepsuło. Z pominięciem dodatku, to jest maksymalny 40 level bodaj. Dobra, tutaj mam do czynienia... Tak, jeden kapitan.
A jeszcze dowódca. Może to już był dowódca. No, jest i drugi dowódca, jest... Nie, tak, dowódca jeden. Ale tu powinny być 2, 2, 2, 2, 2. Dokładnie tak. Dwa skalby. No panie, panie, panie... Panie Bajek, co pan odpierdzielasz pan? Mam w ogóle strzały? Dlaczego? No, nie mogę zabrać. Bo mam już max! By the way... No, to mnie nie obchodzi. Ale właśnie chcę strzałki. Ogarnąć też noże do rzucania. O, gademy, to mi się nie podoba, to mi się bardzo nie podoba. Ale jakoś... Jakoś taktycznie to ogarnąłem. Chyba kapitan z główki. I mogę ogarnąć drugiego kapitana. Pomóc cywilom. W dupie mam cywili. Znaczy taki cywil coś dla mnie zrobi? Co w zasadzie oznaczyłem. Znajdźkę czy... Nie, to bez znaczenia. Teoretycznie faktycznie można w tej grze przylecieć na pałę. Jak ma się wyższy level i dobrą broń. Legendarną. Hashtag. Najlepsze są tylko w mikrotransakcjach. Ale... Największą satysfakcję daje skradanie się. Mogę gdzieś tego typa... Mogę. Tutaj sobie poleż. Nie możecie mnie zobaczyć, jestem niewidzialnym asasinem. Teoretycznie jest pusto na murach. Dobra, halo, halo, gdzie jest ten? Tu jest. No i mamy teren ogarnięty cały i lecimy, tu jest to zadanie, jedno zadanie na dzień tak zwane, żeby nam się nie nudziło. Jany, te spadki FPS-ów mnie tak irytują, naprawdę. Ubisoft nauczy optymalizować swoje gry. Nie jest takie trudne. Nie wiem, weźcie przykład na przykład z DICE. Oni na przykład potrafią dobrze zoptymalizować swoje gry, bo być mają wydawcę dupę. Nie no, oczywiście ja nie mam jakiegoś kompa, nie wiem, za 28 tysięcy złotych, no ale, halo. No obecne czasy, no,
Jest to mimo wszystko taka wyższa średnia półka. Dobra, lokalizacja ogarnięta. Mogę, okej. Okay. Ogarnę w takim razie. Żeby mi się wydaje, czy... Tak, dźwięk na chwilę odpadł. Dobra. Co tu się dzieje? Co on, delfin? Okej, okay, nieważne. Po prostu ogarnijmy to zadanko. A tu ogarnijmy, przyjmijmy to zadanko, chciałem powiedzieć. Sobie poprzyjmowałem tych zadań od cholery i w ogóle ich nie zacząłem. Sobeks in Crocodilopolis. Gods. This is an illegal tannery. Legalna garbaria, co? Cokolwiek to jest. The mummies are stuffed with gold and valuables. Where are they taking them? There are shipping consignment markings on them. Dobra, nie no. Popatrzę, żeby tu się nie wracać. Już jestem. To jest dużo gold. Someone is making a big profit from this sacrilege. O, święto kwiatstwa, kurde. Bogów nie ma. Hung out to dry like rags. No wonder the place is locked tight. Hiding the murder of gods. Morduje się Bogu. No od kiedy krokodyle są... Crocodiles are being slaughtered and mummified. The work is sloppy and careless. This is sacrilege beyond imagining. The mummies are used as coin sacks and stacked like packages. They are using the bodies of murdered gods for smuggling. Hamun. The smell alone turns my stomach. Those who do this deserve death. How can this be happening in Egypt? By the gods. It must be stopped. Serio, bo sobie zwierzętka wykorzystują do przemytu i chcesz wymordować. Nie. Ej, idź pan w cholerę. Te Egipty były powalone. U, łódka. Właśnie łódeczki, teraz tu krzyczałem, żeby ogarnąć ten durny stateczek. Kurde... Nie wiem, namierzanie mi się zepsuło. Chcę, żeby atakował w jednym kierunku, a on atakuje w drugim. No dobra. Jeszcze? Nie. Nie no, ktoś jeszcze, o dziwo. Aha, dobra, stamtąd sobie nawalają. I sobie nawalają, nie moja sprawa. Znaczy moja w zasadzie, to do mnie nawalają, ale to już nie moja sprawa. Okej. Okay. Czyli teoretycznie tutaj już wszystko, w tej dolnej części osady fają. Teraz ogarnąć co to dokło. Przecież spotkanie było zadanko, które przed chwilą, powiedzmy, zacząłem. No nic, rybka z tym. Później widzę tam punkt widokowy. Jakoś to leci. Jakoś się powoli leci. Matko, te... modele niedoczytujące się. Zresztą tak wyrywa z immersji, wszczegie mogłaby być świetna, gdyby
Była dobra pod względem technicznym. Tragedia. Pod względem technicznym tragedia. Może wersje konsolowe są lepsze i zrobione od pecetowych. Is angry. The image of Sobek shows the god's will. What will we do? I shall heal Sobek. Continue to worship. Naprawdę. Mieli zabawę w tym, w tej starożytności, kurde. Modlili się do krokodyla. Tak, któremu nałożyli na łeb wianuszek. Nie żeby coś, no ale to jest no... No nie, łowcy bananowcy są w pobliżu. Dobra, rybka z bananowcami. Mam ważniejsze rzeczy na głowie, jak na przykład spindlanie się po jakimś kurde, nie wiem, czym ścianie. No i przy okazji tak, tutaj mamy papirus, tutaj w pierwszej kolejności papirus. Pyk. A że tu przy okazji są właśnie znajdzieczki, to je też tutaj zaznaczamy, wszystkie je w jednym budynku. Dobra, wszystko jest, no i umrę. No i asasyni nie powstali. Wiem. Chyba, że to nie on zakładał asasynów. A jego żona, co jest najbardziej prawdopodobne. Rybka z tobą. Znowu! Jestem co najmniej podirytowany. Gdzie to jest? Na górze. A modlcie się dalej, mi to kurde rybka. Znalazłem jakieś okienko. Mogę przez to wejść? Tak siedzi... No nawet. Dobra, tutaj ogarnięte teraz te cholerne dziwności. Jezu, ja tak nie lubię starożytnego Egiptu. Ale od samego początku, odkąd zapowiedzieli Assassin's Creed Empire, przecież. To Origins. To ja wiedziałem, to nie jest dla mnie.
Jest. No, ale nie idzie po schodach. Gdzie te były znajdźki tutaj, dobie. Uuu, kryszalik, dobra, super, mogę sobie ukryte osze ulepszyć. Wyposażenie i bang, ukryte osze. Jeszcze 3 poziomy mi zostały. Ale ile tego muszę uzbierać, matko boska, przenajmojsza. Tu. Tutaj całe sopka, wszędzie są sopki, kurde. Kogo chodzi jakiś sobek? Nie mogą nawet jakiegoś sensownego imienia wymyślić na jakiegoś bożka. Co to jest? Polowanie na jakąś ośmiornicę? Co to jest? Chyba z Sechmet. Jaki są Sechmet? O! Bye bye! A dobra. My brothers! No. Nie mówcie, że nawet ta, nawet gra responsywnie się zepsuła. No bo sobie, no od poprzedniego patcha to jest tragedia. Bag. Your days are over. Yeah. Don't worry. I've got enough left for you. You are slow and weak. You can barely punch. Jakiś zwykły gość ubije jakiegoś kurde wielkiego typa. Bones will break next time. Oh. Hello, Graham. Tam stałem wojowniki. Dupa mnie obchodzi jakiś tam wojownik. A tu mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. O Jezu, a tutaj jest tego dużo, muszę tu ogarnąć, tu. O, przynajmniej ogarnąłem ten spichlerz cały. A tak zadań pobocznych jest jeszcze więcej. Na miłość moją. Że serio to skończę za jakieś... Co to? Aaaa, krokodylki. Patrz kurde, co ja ci robię z tym swoim sopkiem. Jeden sobek padł. I co? A dobra, tak czy tak muszę zabijać zwierzątka. Mam z nich skórę. A skóra mi będzie teraz... Oj, potrzebna, bardzo potrzebna, żeby ustałki te... jeszcze wymaksować. A to jeszcze, że to ukryte jeszcze będzie się dłużej maksowało niż... zbroje.
Seni, forgive me. I overheard you just now. You said something about a man-beast. The man-beast has been taking people from here for months. People have gone missing. Have you told the Phylakitae? The Phylakitae are useless. Just last week, three fishermen disappeared. Bits of them floated in a few days later. They did nothing. Anyway, we know who it is. Oh, wow. That raving old maniac over there. We're watching him. Things are often not what they appear. I should talk to this man-beast. To se pogadasz, ale innym razem. A rybka z tym. Nie obchodzisz mnie, ty dzieciaku. Chodź matulo, ja już czułem tyle tych poboczniaków. No przede mną jeszcze, jeszcze więcej tego wszystkiego. Mam nadzieję, że na pustyniach będzie mało do znalezienia. No, jakoś. Idziesz? Podejdź bliżej, bo się nie będzie chciało pod ciebie podpływać. Dobra, kolejny kiokuś. Znaczy wrażenie, że tu jest więcej kiokusiów. Było i nie. Jest ta znajdźka. Coś ją pilnuje, czy... To było proste. Okej, i tu muszę już zejść na ląd. I sobie tam płyteczką popływam, czyż pobiegam. Płotka. Nie mogę płotki przyzwać. Może sobie tak widzieć, tak normalnie jak widzę, ale płotki już nie. Ta gra się już całkowicie zepsuła. O, jest płotka, w końcu. Po 500 razie. Quality game widzę. Nie no, załatwię go, on ma kurde. Albo i nie załatwię. Matko boska, się nie chcę wiedzieć, co oni spieprzyli po tej aktualizacji, że to tak nie działa. Jeszcze jeden typu.
Dobra, jeszcze mnie już nie obchodzi. Gdzie jest ten cały posąg? A, tutaj sobie go wysławiacie. Pokażę wam, co myślę o tym wysławianiu. No tutaj widzę, że już muszę na drugi brzeg przejść. No dobra, no. Jak mus, to mus. A za to konik wygląda ładniej. Dobra, ale co mi po tym, że konik wygląda ładnie, jak gra... Działa tak, że nie działa. No i po drugiej stronie widzę krokodylki. Nie, muszę upolować się krokodyla, dobra. No i przy okazji jest tu znajdźka. No i sobie go siadł na krokodyle upolował. Na krokodylka sobie zapolować. To nie jednego. Przy okazji sobie pozbieram, więc... A tego giganta trzeba polować. W pierwszej kolejności weź w niego celuj. No kluca fix. No i amunicja mi się kończy. GG. To już ręcznie załatwię. No chodź, chodź kakuś. Mogę zabić po cichu? A gdzie tam? Przynajmniej stary radziecki styl jakoś działa. No i tutaj trochę skóry zbieram. Przynajmniej tyle. Ten teren jest jeszcze tutaj, z tego co widzę, tak? Kolejne podwodne znajdźki, bo co innego można by zrobić? Nie wiem, może jakiś nurków. To jest... Latające stosie, czy? Chyba te takie latawce.
Tu mamy do czynienia z... z papirusem. No dobra. Dobrze, że przynajmniej jedno jest raz obok drugiego. Okej, okay, spróbuję ogarnąć ten. Pytaj niczego, ale coś czuję, że on będzie już na drugiej mapie. Ale chyba go ogarnę bez problemu. Liczę na to. Falma palm. I tu będzie prawie na 100% znajdźka. Mikropolia. A 30 levele, idę się przez nich przebić. Taki... No w sumie w zasadzie jak nie... You talking to me? What's the matter with you? Hang on. To ja tego nie otworzę? No i słodko. Czyli to boś na tej mapie? Czyli tak. Teraz polecę ten punkt widokowy ogarnąć. Tutaj nie ma nic innego nowego. A to tutaj na tej... Na tej wodzie pływa strasznie dużo statków. Będę musiał za nimi biegać. Jak taki debil. Ale dobra, no. O, łódka. Szybko przyszłaś. Łaskawie z twojej strony. Wiersz rolnika, ja chcę go przeczytać. Czytaj. Wiersz rolnika, Filadelfia, kraina zboża i złota, i palę się! O, damn! Fuck! O, fuck! Teraz to się zapali. Albo i nie. Już się bałem, że ten stuk siana się zapali. A ja będę leżał w tym ogniu. To już nie taki był plan. To wszystko przez ten wieży rolnika. Filadelfia, kraina zboża i złota, z której dziś została tylko sterta błota. Kurde, no. Nowy Homer i Horace, no. Tak, tam jest faktycznie plantacja palem. Powiedzmy z tego, co kojarzę, z palmy, na palmach rosną kokosy, czyli to jest farma kokosów. Kokosowa farma. Ha. Interesting. Łotka. Thank you.
dobra, nowe miasto, Filadelfia. To jest jedyna prawdziwa Filadelfia, widać. No dobra, dobra, idę, idę. Pójdę, wejdę tyłem. This place is heavily guarded. Dal to zadaje damage. Pomóż. Ja nikomu, nie chciałem nikomu pomagać. Nie chciałem nikomu pomagać, no dobra, ale jak już wyszło, jak wyszło, to. To jebka. Płotka. Ale no, władniałaś płotka do ostatniego razu. O, osiołek. Wyskoczysz przez to? Kurde, ładnie płoteczko. Jeden artefakcik, co? I on jest na statku. Także easy peasy, myślę. Matko Boska! Niech tak ja dobrze działa. No, przecież patrzcie, ile go nawalam. Jezus, optymalizacja siej to jeszcze jak. W każdym kolejnym patchem coraz bardziej. Okej. To teraz dostałem do garnięcia to. I to następnie się przeniosę do samego Fayum. Chyba że wezmę łódkę i ogarnę te dwa statki. To też nie jest takie głupio. Muszę jakąś łódeczkę ukraść. Zrekwirować, przepraszam bardzo. Oui, oui. I also speak English. To młotkę zarekwiruję. Wygląda fajnie. Jezu, naprawdę mi ta mechanika tak rozwala, że zawsze jak jesteśmy w wodzie, to jak na tą stronę zawsze jakiś wieśniaczek będzie płynął. O, tak po prostu przypadkiem nagle jedzie w naszą stronę. Dobra, to mam od łódki do łódki, będę miał tu z głowy. Dobra, jestem tutaj. Przypomnij do mnie jakiś wieśniaczek.
byłoby miło. O, 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 ten sobie przypomnę za chwilę. Patrzcie, patrzcie, jak za chwilę skręci w moją stronę. Tak, nagle zrobi taki Tokyo Drift. O, właśnie, właśnie. Patrzcie, jak pięknie skręca i jedzie prosto w moją stronę. Matko, kto wymyślał ten skrypt? Cześć. Wypierdzielaj. Kto to programował? O! Jest jakiś inny typu tutaj. Wrzuciłem twoją żonę za burtę. Tam dziewczynę czy tam siostrę, nieważne. Ona już tonie. Tam, rozumiesz? Bo chciała mi pomóc. A teraz zaraz my się rozbijemy o ten statek. Jest to pierwszy level, co? Ale jakoś sobie daję radę. No w sumie za chwilę sam będę miał 31 level. Co się stało? Co się stało? Wiesz, miałem sporo życia i unikałem jego ataki. Jezu, ta gra tak bardzo nie działa. Za co oni płacą tym testerom? Dobra, rybka, rybka już z tym. Kotka. A wy skąd się tutaj wzięliście, koledzy? A, nieważne. Niech was pies, kurde, no wiecie, no, by cię zrobił. Przynajmniej troszkę pieniążków za to dostaję. O, jest! Jeden punkcik, super. Zdolności, co mogę tu ulepszyć w pojałków? To sobie wezmę. Zdecydowanie to. To może jest coś ciekawego, mistrzowanie dechu, kika, mierzuczonych, za tu też szałki, oswajanie zwierząt, nie obchodzi mnie to, pioman, rydwany. Nic ciekawego. Dobra, zobaczmy. O, co to jest? A, to jest mój orzełek, tak? No nic, trzeba to ogarnąć i będę miał fajum z głowy. A tu jest jeszcze ten stateczek, który sobie prawowitym fajum. Ech.
Zaznacz to, dziękuję. O! Dzięki za ten spoil, kolego. A w wypce mam twoje zdanie. Bon voyage. Rozwali się stateczek, rozwali się i... Zatrzymał się. Dobra, oddaję ci statek. To był przypadek. Nie chciałem się wpierdzielić w to coś. Czy chciałem, no ale to już swoją drogą. Cześć. Okej. Tutaj ogarnięte. Okej. Cała oaza Fayum ogarnięte z wyjątkiem zadań pobocznych oczywiście. I zostało mi Fayum. Bo jakie to jeszcze w ogóle mam tereny? Tak, to mógłbym sobie pozwolić. Czy jest niby te ułap Nome? Ale na dzisiaj jeszcze mam Black Desert, czarna pustynia, to jak najbardziej pójdę tam. Tutaj są i kolejne pustynie, z których sobie już nie poradzę. Czyli te tereny muszę sobie odpuścić, ale tak. Czarną pustynię sobie ogarnę, choć od 27 do 37 levela. Dobra, jakoś to będzie. Ale teraz nie ogarnę Fayum, a ogarnę Sakara Nome. Muszę się za to zemścić. No nie ma bata, ja się za to zemszczę. Na ten stateczek. Gnę tak tego kapitana od góry. To zadziała. Płotka. Trzeba polować ten stateczek przeklęty. Już cię widzę, stateczku mój kochany. Ja już mówiłem, że taka jest ekstremalnie quality. Kurde, no... No... Co mogę więcej rzec? O, jest tu łódeczka, także spoko. Czas na zemstę, kutasiarzu. Poczekaj, płotka, tylko nie podpal tego pola. Bo widzę, że tutaj polują pszenicę. Podują pszenicę. Przecież... Co się robi z roślinkami? Buduje się zwierzęta? Roślice? Ciekawe, co oni będą kombinować. No, a ten se poszedł spać.
No i teraz spróbujcie sobie teraz mnie trafić. Jestem, patrzcie, jakim kurde mistrzem chodzenia po statkach. No już, zapomnijcie sobie, że tu jestem. Jesteście głupi. Cześć. Z wami to już mogę się zająć w normalny sposób. No i tyle. Tyle cię widzieli. Ja mówiłem, że się zemszczę. I nie ma baty, że się nie zemszczę, jak się zemściłem. A, to jest Kalinis. Przez chwilę myślałem, tu jest napisane Kalinis. To coś znaczy. O, cześć panie łódeczko. Chodź, do mnie. Dokładnie tak. Ciągnie ciebie do mnie jak magnes. Ciekawe. Niebieska woda. Spoko. Zaraz ci oddam tą łódź. O ile wytrzyma. Bo wiesz, no ja się nigdy nie uczyłem hamować. No patrz. Jak niszczyć się odwójkami. Dzięki. Na razie. Do następnego. Dobra, tutaj mamy tak. O kurde, dźgnął mnie. Teraz ja ciebie dźgnę. Jak ci się to podoba? Polujmy sobie krokodylka, nawet dwa. Ej, tu są trzy krokodylki. Nie, dwa. Tylko że jeden martwy. No! O, znalazł się kapitan. No, chodź. Haha. Niech się dzieje, co ma się dziać. Dzięki za kiekusia. No chodź, walka w bagnie. Zawsze marzyłem, żeby bić się w bagnie. A tak naprawdę to nie. I tyle widzieli kapitana i teraz można zabrać artefakcik, który mi się bawił.
Dobra, w takim razie, żeby nie było temu znacznikowi tak smutno, ogarnę ciebie. Choć domyślam się, że tutaj będzie... ciekawe. Że tam będzie już... O, tylko ze żyją. Myślałem, że to są trupy. To zmienia postać rzeczy. Cię przypadkiem nie oskurowałem cię przed chwilą, kozo? Pomyślałem się, że to są te konstelacje całe. I nawet lepiej. Im szybciej ogarnę te konstelacje, tym lepiej. Bo jak dobrze pamiętacie z poprzednich VOD, to właśnie muszę zbierać te konstelacje, żeby tą jedną durną lokację ogarnąć. Tam są krokusie. Dobra, nie chcę mi się polować na krokusie. Innym razem. Bardziej, że to czuję, że nie mam jakoś dużo szału. Miałem rację. Nawet nie wiem, co tutaj mamy. Jeśli miałbym zgadywać, to skorpion. Albo beznadziejny rysunek penisa. Ale nie wiem, nie znam się. Papo? Why do people die? Bo się kurde no... No. Everything must die. It is what Amun has ordained for us. Will we be together in the afterlife? Nie ma żadnych zaświatów. Fight for justice. Do not lie. To nie jest odpowiedź na jego pytanie. We will decide if we are worthy to walk together in the field of reeds. I'm sure you will though. Your car is good. English please. Dobra, znalazłem. Two fish. To były rybki. Dobra, a jednak jest tu kolejna miejscóweczka na tym terenie, taka samotna. Plotka. O, rany, no jest to kawałeczek. Ale dotrę do tego całego nome, coś tam ogarnę go i tyle będzie przynajmniej. A, to była syrenka, czy kurde co innego. Mogę to upolować. Ale tu coś jest. O kurde, to jest kotek. Tchórzliwy kotek. Legowisko Lamparta, mówisz? Czyli tutaj będziemy polować na kotka. No dobrze. Akceptuję wyzwanie. Będzie ciężkie, ale akceptuję. No, bez jaj. Bez jaj, kurde. Kotku. No, chodź koteczku. A, zdech. Miałeś tu coś fajnego, kotku? W swojej jamie? Czy cokolwiek to jest? Coś beznadziejnego.
O, patrzcie, ile zwierzaczków. Ale gdzie uciekasz, panie kozo? Czy cokolwiek to jesteś? Dobra, kotek upolowany. Tutaj widzę już ta granica. Czyli to już jest Fayum. No, tak czy tak muszę tutaj polecieć. Nie lubię pustyni. Jak to daleko jest, płotka, chodź. Bez ciebie sobie nie poradzę. Są hieny? Nie, to są kozy. O, kotek. Dobrze, płoteczko, kurde, daj sobie jadę. Coś tam tego zbieram, no. Wolno, bo wolno, no, ale mimo wszystko. A propos, ile mam tego wszystkiego? Za mało na cokolwiek. Niby mogę to chyba na narzędzia ogarnąć, ale nie używam żadnych narzędzi. Za to tutaj mi wszystkiego brakuje. Że będę sobie damage zwiększał. Choć ukryte oszczędności wszystko mam już ładnie wymaksowane. Znaczy nie wymaksowane, co wylewelowane. O, chodźcie. Antylopa. Ty jesteś antylopa, nie? Już nie jesteś. O, ile trupów. One kill, one kill. Albo i nie. Ale mimo wszystko. Tej skóry sobie troszkę pozbieram. Dobra. I tutaj mamy gdzieś znajdzieczki. Znaleziona. Opuszczony obóz. Kurde, nie chciałem płotka na tobie jechać. Chciałem sobie strzały zabrać. O, 12 aż. No to faktycznie dobrze, że nie polowałem. No to jedziemy dalej. Teraz chyba ten zielony znacznik, cokolwiek to jest. A jestem ciekawy, co to jest. Bo niebieskie zadanka to są takie dniówki, nie? Czym są zielone? Tygodniówki, miesięczniki? Czy może jakieś specjalne główne zadania? Poboczne główne? Albo jakieś... Czym pasy? O, panie! Że tak powiem, ładnie pierdzielnęło. Czy to pierdzielnęło? A, idę to ogarnąć w zasadzie. Łotka, jesteś potrzebna? Nie obchodzicie mnie. Ciesu, chyba że macie. Nie, nic nie macie. To tym bardziej mnie nie obchodzicie. No, co to tam było?
Jakiś meteoryt pierdolną. The fireball has revealed an entrance to this tomb. This is a sign from the gods. To co było opisane jak ten meteoryt? No wielki jarzący się na niebiesko głaz, który spadł przez na ziemię prosto z nieba. Kurde, no ładnie. Uuuu! To to może jest znak od bogów. Could this be referring to a sundial? I wonder. This number seems important. 15. This number seems important. Może mam tu coś strzelić? Rozwikłać zagadkę. Dobra, nie chcę mi się rozwikłać żadnej z zagadki. Czy z drugiej strony? Jakiś teren śledztwa. Co to może być? 15, no ale co 15? I co to, Egipcjanie używali liczby rzymskich? Czy to jest może jakiś obelisk? Dobra, nie chce mi się. Zajmę się tym innym razem. Mam ważniejsze zajęcie. Na przykład tutaj. Pewnie jakaś tam zbroja była, czy jakaś nadludzka broń, ale to już. Już szybka. Czyli po prostu... Fuck. Czy mam się po prostu przebić przez was? Patrz, Navy Seals. A to była dywizja snajperów. Czyli tutaj mamy do ogarnięcia teraz to, ale to już tepnę się tutaj. Płotka. Miło, że przyszłaś. Już przybiegłaś. Czerw.
typu, nie obchodzisz mnie. Idź stąd. Poszli mi stąd. Mam przeczucie, że to jest właśnie wejście w tej wielkiej dziurze. Gdzie indziej... Ugh, dawaj zjadę. Someone has been here recently. It's blocked. There must be some way through. The tracks here are fresh. There must be another way inside the tomb. Mówisz? No, wyćwiczony łuk. No ciekawe. Chodź, spotka, idziemy. Ciekawego. Co to za dźwięki? God damn it, jakie to jest irytujące. Nie ma innej opcji, tylko tędy mogę wejść. Ty byś tak rozejrzeć dookoła. Chyba, że mam to wyciągnąć. Nie, nie mogę. Myślałem, żeby coś zepsuć, czy coś. Na górę no nie wejdę. Myślałem, żeby zniszczyć ją podpowie, czy coś. No to nic się nie zdaje. Lipka, ej. Nie widzę też nic, co mógłbym zniszczyć. Nic, kompletnie nic. Może mogę jeszcze wyżej wejść, tam będzie coś. Wtedy bym, nie wiem, Senu mi pokazałaby to. Chwila. Gdzie wy tu niby widzicie wejście? A, tutaj, okej. Okay. O kurde, wążę!
Nienawidzę wyndży. Czy jakieś ciasteczko dostałem? Something must be behind here. To jest przypadkiem. Should be clear now. Aha, dobra. To już wszystko tłumaczy. Dlaczego nie mogłem przesunąć? Bo dzban, głupi dzban. No rzesz na miłość moją. Taken great care of this chamber. No tutaj twoja historia się zaczęła? W jaki sposób, gdyby? Jestem zainteresowany. My life was undone here. Yet now there's a shrine, a memorial where none should be. Could this be for Rutjek? None could care for that snake that began this twisted quest, could they? To tu... A, to tutaj czaple zabił? Serio, tutaj? Rujek Zaro. I marked his name off my list with this. Now it sits on the ground, forgotten. Someone has sealed this room. The smell of the blood I spilled still lingers here. A mummified heron. A resurrection. No. Whoever did this must have known of Rudjek's place in the order. Rudjek does not deserve a tomb. But this is an insult. This tomb was made for a pharaoh. Whoever did this has defiled this place. No popatrz. O kurde, wyż! Błoń! Umarł. Głupi wyż. Mask. I barely remember what happened after I stabbed him. This room has told me all I need to know. This place was a beginning for me and an end for Rudjek. The arrow marked both of those things. After I stabbed that bastard, things went dark. When I came back to myself, Rudjek was dead. Rudjek's body should have been left to rot. He has been laid to rest with respect by someone who wanted him to enter the duat prepared.
Whoever buried him also left this Heron mummy to honor Rudjek with his god's damned namesake in the afterlife. They then returned here to pay respect to Rudjek. If these candles are any indication, no matter what, I know Rudjek's heart was found lacking. That bastard suffers in the afterlife, no matter what was done here. I will be judged one day, but I do not regret my actions. The feather will always be lighter than my heart. No dobrze, cokolwiek nie powiesz, kolego. Dobra, ogarnięte, o Jezu, jaka ta pustynia jest wielka. Myślałem, że będzie pusto na tej pustyni, a tu jednak jest tego dużo i jeszcze więcej. Ja jeszcze będę musiał za Fajum się zabrać. Ja dopiero taki kawalątek ogarnąłem. Dosłownie kawalątek. Mam nadzieję, że teraz odrobinkę szybciej pójdzie. Ja myślę, że tak na to jedno VOD offline spędzę tak 2 godzinki, czyli jeszcze pół godzinki posiedzę. Poeksploruję, a kolejne 2 godzinki spędzę na kolejnym. Ja przynajmniej tyle będzie na razie. Sobie płotka wyprawiasz. Płotka! Nie... To jest głupi koń. Grobowiec, czyli kolejna zagadka. No grobowiec ostatnio fajnie się eksplorowało. I tym razem może będzie spoko. I za chwilę będzie wąż. Na 100% będzie jakiś wąż. No wąże zawsze muszą być. Głupie węże. Na razie nie ma węży. Na razie. Tak, prawdzie to ja cholerę widzę. Ja może tutaj coś jest? Czy to jest woda? Tak, to jest woda. W sumie chyba nie ma nic ciekawego. Mogę to zniszczyć? Nie. Czyli jednak nie ma nic ciekawego. No. Ty się przeciśniesz przez to? Kurde, szacun, gościu. Aha, czyli już wiem, co będę robił. Super. Nie mam pojęcia, po co mi ono. Ech.
Jakie kurde skomplikowane zagadki logiczne. No The Witness się chowa. O, niech będzie wąż, tak? O kurde, nie ma węża. Jest wąż! Nie ma węża? Kiedyś w końcu się doigra i będzie wąż. Nie ma węża. Będzie wąż. Lul. No ciekawa sprawa. O, teraz coś tutaj więcej kombinują. Staram się ogarnąć się pomieszczenia. Tutaj nie ma nic ciekawego już. Ogarnąłem wszystko, co tutaj było do ogarnięcia, tak? A to dużo tego nie było. I tu mam takie do podnoszenia te... No tak, mogę to podnosić, czyli będę musiał to przenosić, rozumiem, tutaj, tak? Bo jak na przykład będę chciał wejść tędy i wskoczyć na to, to się będzie opuszczało. No to nosimy, bo co innego mi pozostało? No i pochodnia zgasła, no i GG. I będę musiał strzałkę sobie wyciągnąć kolejną. Bajeku, gdzie ty trzymasz te wszystkie pochodnie? Albo raczej nie gdzie, tylko w jakim... Jak one ci się wszystkie tam mieszczą? Już? Znalazłem! Dawne pismo poznajcie. Ancient writing from the old kingdom. Daj punkt umiejętności. Coś mogę fajnego sobie wykupić? Czy nic? A, to sobie wezmę. Będzie one hit, one kill, myślę. Tutaj już nic nie ma, mogę spierdzielać. Skąd w piwam idzie woda? Ciekawy sposób bloki poustawiali. No dobra. Czyli ogarnięte i mogę lecieć dalej. Kapoteczkę potrzebuję. Chodź, koniku.
Zwierzaczek, co? Sęp tego. Już mnie ptaszki nie obchodzicie. Tylko ten jeden duży ptaszek mnie obchodził. O kurde, pułapka! Widzę trap! Chodź. Zostawże tego biedaka, no i go zabiłeś. Nie? Spoko, spoko, daj pieniądze, to będziemy kwita. No, także... Jakoś to leci, widzę, powolutku, bo powolutka leci, ogarnięte. Czyli tak, tutaj mamy dwa znaczniki i tutaj prawdopodobnie na 100% eksploracja piramidy. Płotka chodzę, nie będę szedł. Obóz. O. Atakuje mnie coś, czy co? A, atakuje, owszem. Leave me alone! Ja tylko tu przyjeżdżałem. Ale jeśli chcecie poumierać, to proszę bardzo. Tutaj mam jakieś znajdzieczki, co? Mam nadzieję... Tak, tylko jedna jest. Całe szczęście. Dobra, chodź się bić. Ogarnięte. Lecimy dalej. O nie, jeszcze tutaj przy mieście jest, widzę znacznik. Cholipka. Dobra, to zrobię tak, że ogarnę punkt widokowy, pójdę po tamten znacznik i się tu wrócę telepolicikiem. Brzmi jak plan. Ech, kruca fix. Ciekawa piramida swoją drogą.
A mogę pominąć to? Już nie chcę się oglądać tych widoków. Sobie takiego Mass Effecta pobiał, kurde. To była naprawdę dobra seria gier. Ogólnie BioWare robiło dobre gry. No ale niestety EA. Potka. Mamy pytajniczek do ogarnięcia. Zwierzątko? Zwierzątko. Dzikie zwierzątko, które na mnie poluje już. Przecież kurde, po co jestem na koniu? Co ja sobie utrudniam? Co ja sobie kruca fix utrudniam? No i co, kociaszki? Gdzie uciekasz, kotku? Nie jesteś moim celem, ale cię złapię, widzisz? Dobra, i wracamy po normalne kotki. Te, na których mi zależy. Hello. Widzimy się ponownie. No, wyrzuć to. No i dobra, ogarnięty. Tutaj też. Dobra, jakoś to leci. Czyli zostało mi tylko to z ogarnięcia tutaj. Żelazny byk, 40 poziom. No nic. No może zostawię sobie tamten pytajnik na inną. Tak, jest tam 40 level. Tak, jest o wiele szybciej. O nie! Muszę polować na węże. Najgorsze zwierzęta. Nienawidzę węży. Gdzie jest ten wąż? Tu jest ten wąż. Chciałoby się, kurde, wężu.
O kurde, on żyje jeszcze. Co tam było? Witajcie, upiesty. Myślicie, że umanie się od tego miejsca błotwem? Znajdziecie tu tylko ból i śmierć. Nikt nie obejdzie okradał Dafoka. Najpotężniejszego z bandyckich wodów. No to, to już za późno. Dobra, wąż ubity. Teraz zostało mi jedynie ten pytajniczek ogarnąć. Jak mam się dostać do tego pytajnika? Tu mi chyba Senu pomoże. Albo i nie. A czy pomogła tak czy tak? No, wejdziesz na to, kolego! Tyle biodo! No, brawo. Dostaniesz ciasteczko. Dobra, i kolejna tabliczka. Co? No to lecimy szybko. No, zostaw to, zostaw to. Fila. Nie wiem pojęcia, czy w dobrym kierunku idę, ale i tak tu jest liniowo. Uskuję. Dobra, tu mam przejście, widzę. Ale ja wrócę się do tamtego pomieszczenia. Coś czuję wynże. Albo i nie. Aha, dobra. Nie dobra. To jest jakiś znajdziek. No tutaj to wiele nie zdziałam. Widzicie? Ja to jednak jestem cwany. Kryształ co? Dobra. Tak coś właśnie czułem, że nie bez powodu tak, takie było głębienie. Dobra. Nie, tędy. Nie tędy droga. Tędy droga. Tak. Tutaj mamy skarabeusze. Ale tu też mamy ścianę. Ha, to taka trul ściana.
Jednak ściana ze skarabeuszami jest tą prawdziwą ścianą. Biblioteka, podpalę ją. Będzie wąż! Haha, mówiłem. Zetnę go. Ja już znam tą pagrę na wylot. Nic mnie tu nie zaskoczy. Ja skoczę. Ten deseń. No nie. Wyciągnij typu łuk, proszę ciebie. Bang, widzisz? Da się. O, wąż! A, łap, pochodnie. Troll ściana. Nie troll ściana. Starodawne pismo. Z czasów Starego Królestwa. Blisko byłem. O, poduszka. A, dobra, dobra, już byłem. Ja mogę teraz jakoś szybko wyjść z tej całej... się muszę tepować. Ja nie muszę, nie muszę. W ten sposób to wymyślili. No, idzie. No tak, właśnie coś tak nie dziwiło. Dlaczego tam wcześniej była tutaj droga zablokowana? Bo to było wyjście. No i okej, ogarnięte. Ogarnięte. Także to mi zostało. Może mi się to uda ogarnąć, nie atakując tym samym tego przeklętego łowcy. Bo 60 poziomem na swoim poziomie. No, na moim poziomie to jest samobójstwo. Znaczy, tutaj muszę dotrzeć do punktu widokowego. Więc chyba udotrę tego punktu widokowego i skończę to VOD, bo 2 godzinki to i tak wystarczająco długo. O, lew, patrzcie. A to był taki przyjazny lewek, który sobie spał za tymi. Byłeś obrońcą. O nie. To był Simba.
sposób jest z tymi kozami, antylopami, żył w spokoju, spał. Ja wymordowałem, przepraszam. Przepraszam, nie chciałem, znaczy no dobra, chciałem, no ale... Senu, dobij go, niech nie cierpi już. Już zbyt wiele stracił. I mamy przed sobą Gizę. Spoko, punkcik teleportacyjny ogarnięty. Tu mamy Gizę, tu mamy to Sakara, Ome, Mome, Nome. No i z tego tak, z tego co widzę teraz ten punkcik, ten, jakoś to się ogarnie i będzie można się zabrać za Fayum. Dobra, ale to już za sekundkę, bo to jest koniec na to VOD.